W Polsce zakażonych koronawirusem jest 12 640 osób, zmarły 624, jednak więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu. Minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski zaapelował dziś o przywrócenie planowanych zabiegów i badań w placówkach ochrony zdrowia. W Polsce dzięki pomocy służb medycznych coraz więcej pacjentów pokonuje koronawirusa, mówił minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski. Więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu i z tego się niezwykle cieszymy chciałbym żeby w tym kierunku wszystko jak poinformował dziś rano rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 370 osób. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki w okolicach 200 osób, które wyzdrowiały 370 osób, może napawać optymizmem, ale jeszcze wstrzymajmy się z tym optymizmem. Zobaczmy, jakie będą wyniki tych ozdrowień. W kolejnych dniach aby wyniki te były coraz bardziej optymistyczne należy pamiętać o zakrywaniu nosa i ust w przestrzeni publicznej. Minister Zdrowia zwraca jednak uwagę, że nie wszyscy się do tego dostosowali. To nie jest odwaga, to nie jest pokazanie, jaki ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Dlatego bardzo proszę i bardzo apeluję w przestrzeni publicznej zakładajmy te maski. Tym bardziej, że spora część osób zakażonych COVID-19 przechodzi chorobę bezobjawowo, a mimo to może zarażać innych. Obecnie dużym źródłem zakażenia są domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze. Ministerstwo wychodzi z nowymi rozwiązaniami dla tych placówek i personelu w nim pracującego. Chcemy zaproponować model pracy, który by polegał na tygodniu pracy i tygodniu. Odpoczynku w domu, na to przeznaczyliśmy na sam personel medyczny około 50 milionów miesięcznie. Minister poinformował także o wprowadzeniu działań mających na celu zwiększenie liczby testów na obecność koronawirusa w DPS-ach i Zolach. W sprawie seniorów i osób niepełnosprawnych europoseł Elżbieta Rafalska i Beata Szydło interweniowały w Komisji Europejskiej. W wystosowanym liście pytają między innymi o to, jakie formy pomocy i ochrony w czasie pandemii komisja przewiduje dla seniorów, którzy często są wykluczeni cyfrowo. W związku z tym nie mają dostępu do teleopieki, telemedycyny, które no nie mogą sobie robić e-zakupów, nie mogą skorzystać z e-recepty, bo ciągle wiemy, że wykluczenie cyfrowe w większym stopniu dotyczy osób starszych. I pomoc adresowana do nich jest wtedy znacznie trudniejsza. W obliczu pandemii pojawia się także inny problem. Pacjenci, szczególnie osoby starsze, w obawie przed zarażeniem się COVID-19, zaniedbują leczenie czy wizyty kontrolne. Lekarze alarmują, że drastycznie spadła liczba wykonywanych kuracji onkologicznych i kardiologicznych. Apeluję wręcz do tego, aby uświadomić pacjentów. Jeszcze raz to podkreślam: uświadomić pacjentów, że stan epidemii nie wyklucza leczenia z innych ważnych, poważnych jednostek chorobowych. Zaznacza wicedyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, pułkownik dr Jarosław Kowal. W czasie trwania pandemii tylko liczba zabiegów kardiologii interwencyjnej drastycznie spadła, nawet o 20%. Proszę się nie bać, ryzyko zakażenia jest minimalne i. Co być może jest truizmem, ale muszę o tym powiedzieć. Zawał to jest śmiertelna choroba. Medycy zapewniają, że szpitale, choć pracują w trybie ostrego dyżuru, to są przygotowane na leczenie i pomoc.